Dzień dobry, dzień dobry, tutaj gramy sobie w... Siemanko, co? W Wolfenstein The Old Blood. Tak, jest to która część Wolfensteina? 12. A która część naszej playliście Uniwersum ID? Nie wiem. Pomyśl. Co graliśmy oprócz Wolfensteina w tej playliście? Jak taki myśli? Było to jeszcze? No, było. Dwie gry. A, ten. Jak to się nazywało? Orcs and Elves jeszcze było. No. Dobra, ja wiem. Czyli w playliście to jest 14 gra. Tak, po prostu miejsce zapisu, okej. Ale wiesz, zobacz ustawienia, czy żeby na V zmienić ten. A tak wręcz, to było sterowanie. Przypisania klawiszy i to było niżej. No, tu gdzie jest mysz 3, daj V. No, i daj Escape teraz. Escape. Ja chcę V, F. Ale F coś też się robi tutaj. No to zmienię F. Że włączenie na dwie broni to idzie... Idzie... T, jak dwie broni. Ale T też coś się robiło chyba. No, tam ciekawe co. Nie wiem. Ja sobie gram. No to zaczynam. A, dawaj. Pokaż najpierw wszystkie te. Już? Mhm. This war is a disease. Passed through blood spilled by warriors. I feel the winds from the gathering storm. I hope you don't mind the weight of the world on your shoulders, Agent Blazkowicz. I've got pretty solid shoulders, Agent One. Well, we're losing the bloody war. Nobody told me. HQ's put a tight lid on it. General Deathset is manufacturing unstoppable killing machines in a secret compound. One of his lieutenants, Helga von Scherbs, is keeping the folder mentioned in your mission briefing at her base of operations, Castle Wolfenstein. Ej, czemu my gramy na średnich ustawieniach? Co? Zaraz mi. America would never fall. All right, here's the checkpoint. Remember your cover. Commander Franz, Nazi bastard from the SS in Frankfurt. Die Papiere bitte. Hier. Vielen Dank. Wiedersehen. You and me, Blazkowicz. We're a good team. We can do this. No, pokaż to, co jestem most paderborny. Hey, look. You're German? I przeczytaj tej ładnie. Frankly, it's atrocious. Oh, dawaj to. Czekaj, okay. So no talking. And keep your gun holstered for as long as you can. The papers Kessler prepared for you are in the glove box. There. Kolekcja. No czytaj, Wojtek. Most Paderborn ma przeszło 100 lat. Został wzmocniony betonem nowego rodzaju.
opracowanym przez nazistowskich naukowców i przebadany... Czemu przed i jest przecinek? Przebudowany. I przebudowany na wojskowy punkt kontrolny. Pod mostem znajduje się stacja wojskowej kolejki linowej, która jest jedynym połączeniem z pilnie strzeżonym zamkiem Wolfenstein. No kurde, jesteś taki głupi, pomyśl, czemu przed i jest przecinek. Przeczytaj całe to zdanie sobie, myślę. Pomyślałem przez i jest przecinek. To jest dobrze zrobione. A no faktycznie. No czemu? Nie wiem czemu, ale wiem, że powinno tak być. No ale to powiedz czemu. Nie wiem. No to nie wiesz czemu, że powinno tak być. Bo jakoś nie, tak... Bo jesteś głupi. Ty jesteś głupi. No to mi powiedz czemu tak jest. Dobra, nie wiem, graj! Bo jakbyś nie widział, to opracowanym przez nazistowskich naukowców jest po przecinku. To jest tylko opis tego rodzaju betonu. No tak. Dlatego... Jakby nie dali przecinku, to by to przebudowane dalej się odnosiło do tego rodzaju. Mhm. A to się odnosi... Do mostu. No właśnie. Dobra, już rozumiem. I miałeś tak... zmienić na wysokie. Poucz się trochę polskiego. Obraz. Opcje zaawansowane, daj na wysoką. No i daj zastosuj na samej górze. Już? Od razu lepiej. O, Wesley jest na tym, weź daj. Jako model postaci... Richard Wesley, kryptonim agent numer 1. Urodził się i wychował w Walii. Ojciec był weteranem Wielkiej Wojny, a matka nauczycielką w szkole podstawowej. Bardzo szanowany za swoje doświadczenie i brutalną efektywność, jest jednym z najważniejszych agentów OSA. Fajnie, że poprzedni agent numer 1 zginął przy torturze. Entschuldigung, nenn mich nicht so. Entschuldigung. Po co mu jakieś takie coś na ryju? A nie wiem. Artykuł. Führer z wizytą w Paderbornie. Paderborn, 12 stycznia 1946 roku. Mieszkańcy Paderbornu w górach w Bawarii wylegli na ulicę. Kiedy z wizytą w mieście i na pobliskim zamku Wolfenstein pojawił się ponownie sam Führer. W planie wizyty było spotkanie z generałem Wilhelmem Strasse i jego podkomendną Helgą von Schaps, w trakcie którego przedyskutowano niemieckie wysiłki wojenne oraz sukcesy generała Strasse na polu zaawansowanych technologii wojskowych. To dopiero początek, stwierdził Führer po spotkaniu. Alianci przegrywają na wszystkich frontach. Nasze bomby spadają na Anglię. Amerykańska marynarka toczy na Pacyfiku wojnę, której nie może wygrać. Nikt już nie stanie nam na drodze. No. Dobra, za szybko czytam. Wódz pochwalił także Helgę von Schaps za jej badania archeologiczne, podkreślające wspaniałe dokonania króla Ottona i wpływ jego spuścizny na cały naród niemiecki. Rozumiem. Co ty sobie tu piszesz? Zobaczmy, może. Toilet. Paderborn. Trochę się ten zamek Wolfenstein chyba zmienił od czasu Return to Castle Wolfenstein. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, ein Hotdog. So ein komischer Kreis. Die spinnen die Arme. Ein Hotdog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Kreta! Bei Fuß! Dobra. Tutaj miałbyś jakiś kluczyk zaraz. Zobaczę, czy tu go nie ma. Nie ma go tu nigdzie. Zobacz. Chyba nie. Dobra. Komandant Franz, bitte, treten Sie ein. Wziąłem go? Wziąłem się chyba. Dobra. I jedzie. Hot dog. Reckon I had to say something.
was Rudy Jaeger, Helga's second in command. I hear he feeds his dogs with prisoners from the castle's dungeon. Guten Morgen! Rudy Jaeger jest zastępcą Helgi w lochach więziennych zamku Wolfenstein. Zanim otrzymał obecny przydział, pracował jako osobisty trener psów generała Trupiej Główki. Jedną z ulubionych rozrywek Rudiego jest karmienie psów więźniami przebywającymi w zamkowych lochach. Wojskowy punkt kontrolny. Liczni cywile, którzy mieszkają w okolicy, padają ofiarą nadgorliwych oficerów obsługujących punkty kontrolne przy zamku Wolfenstein. Jeśli podjedziesz zbyt szybko, nie masz odpowiednich dokumentów, albo po prostu wyglądasz podejrzanie, możesz zostać rozstrzelany albo na miejscu, albo wtrącony do zamkowego lochu w zależności od nastroju wartownika. A. O, tu jest jakiś ten, ale to zaraz, najpierw tu. Artykuł. Zachować zamku Wolfenstein stracony. Berlin 3 stycznia 1946 roku. Führer osobiście założył pętlę na szyję zamówca nazwanego terrorystą z zamku Wolfenstein, który został stracony w niedzielę wczesnym rankiem. Herr Hitler był w wyjątkowo dobrym nastroju i widać było, że szybko doszedł do siebie po tej podłej i tchórzliwej próbie zabójstwa. W trakcie prowadzenia na szafot terrorysta zmoczył spodnie, widząc Führera w dobrym zdrowiu. Niech to będzie surowa przestroga do wszystkich wrogów naszego wspaniałego narodu. Każdego z osobna czeka sprawiedliwa śmierć, stwierdził Herr Hitler po tym, jak zamachowiec przestał drgać, wisząc na sznurze. Zapytany o stan zdrowia, Führer odpowiedział z siłą i przekonaniem. Czas położyć kres z radzieckim pogłoskom, jakobym został ciężko zraniony przez terrorystę, a on sam zdołał uciec. Są one rozsiewane przez naszych wrogów. Każdy, kto będzie powtarzał te kłamstwa, stanie przed sądem jako zdrajca Rzeszy. Oczywiście to jest propaganda, bo, Hitlera się zabijało już gdzieś tak na przełomie kwietnia i maja 45 i go się tam zabijało, a to jest jeszcze odniesienie w ogóle do starszego zamachu z wersji na SNES-a, który się działo gdzieś w 43, więc gdzieś 3 lata wcześniej. I to jest w ogóle taka propaganda niemiecka, dlatego Niemcy są głupi i nie znają się na prawdziwych faktach, bo są poddawani propagandzie. A Hitler sam już nie żył w tym 46. Proszę. Co my tu mamy? Mamy taki tajny obszar. Że widzi śni o swojej przeszłości. To jest jego poprzednia wizyta przed tą częścią w zamku Wolfenstein. Poza tym tutaj się uciekało właśnie też z lochów zamkowych. Oczywiście wyglądają teraz one trochę inaczej, co nie? Lochami dowodził nie Rudy Jaeger, tylko wiesz kto? No kto? No pomyśl. Już nie pamiętam. No pomyśl, z kim się walczył w pierwszym epizodzie Wolfensteina 3D. Nie pamiętam. No to myśl. No Hans Gross raczej nie. No raczej tak. On? No a kto się, kto był pierwszym bossem w Wolfensteinie 3D? A no on, faktycznie. Bo tutaj się w tych planszach chyba zbiera takie płytki srebrne. W tych planszach wnerwia to, że tu się tak się zdaje, że się tak powoli chodzi. Thank you.
pamięta się te sekrety. Czemu się nic nie odzywasz, Mateusz? A ty czemu się nic nie odzywasz? Bo to tak samo mam się odzywać. To ty się zacznij odzywać, ja gram. Ty nie masz co do roboty, to mógłbyś coś pogadać. No jak zaraz zginiesz w takiej już normalnej grze, no to będę miał wtedy co do roboty. Zobaczymy, czy ty będziesz gadał. No to na razie nie masz nic do roboty, to ty gadaj. Dobra. No to co masz do powiedzenia ciekawego? No właściwie to nic. No to sobie coś znajdźmy. No. Gadaj coś. Coś. Żołos. Żołos? Nie nadaje się na YouTube. Przejście do sekretnej planszy, a nie sądziłem, że kurde, że to działa tu i przenosi do tej samej sekretnej planszy, co w Wolfie 3D. Ale sprytny, nie? Kojarzysz tą planszę chociaż? No, po tych ścianach pedalskich to tak. Wiele plansz miało takie ściany. Ammo miałeś. Ile srebrnych płytek, oluju, ile tego tu jest? Co się za te srebrne płytki w ogóle dostaje, czy nie? Tak, uzbierasz wszystkie w jednej planszy, to achievement. Ło, achievement na Steamie, no nie, no to jest po prostu tyle warte. Pewnie nie ma się. No. Ale chyba nie zbierzemy w tej wszystkiej. Bo to się chyba liczą jeszcze te, które są za jakimiś sekretami. Tutaj jest... No, o sekrety nie tak łatwo. To jest inny dźwięk przy zbieraniu amunicji niż w tej normalnej grze, nie? No i... Tylko w tych easter eggach jest taki dziwny ten. No ta plansza jest trochę duża, z tego co pamiętam. Jedna z większych plansz. Pies. Co jest? Pies. Jest dupa murzyna.
wiele innych. Tobie zapewne to było taką wsią. Nie? Możliwe. A nie, są tu takie, te, wszędzie są takie dziury jakby w tych ścianach. Daliby mi trochę amunicji do tej broni. Nie, wszyscy tylko te pistoleciki, nie? No, już oczywiście. Pistolecik to bardzo fajna rzecz. Zobaczmy, co jest za tymi drzwiami, pewnie już tam byłem, ale trzeba się upewnić. A nie, okej. Z tyłu zachodzi jak pedał. Ten pedał. A niestety ten Niemiec zginął już. Czemu mówisz niestety? No bo się już nie dowiem, czy jednak był pedałem, czy nie. Ale jak Niemiec, to jak myślisz, był czy nie? Raczej tak. Już? Strzelam. Co to? No klucz. A to on tu wygląda. Się tu fajnie bieg. Ho, ho, ho. Bronie tak latają. Co się tam tak gapisz na ścianę? Szukam wiesz czego? Sandwicha południowego. Tak. Sandwicha. Georgii Południowej. Nie, ja wolę sandwich. Ale to jest Georgia Południowa i sandwich południowy, tak się to da. Tak? Czy jakoś inaczej? Teraz ci powiem. Tu jest, tutaj nie ma żadnej tej. Tu jest sam sandwich. Sama kanapka? No, nie ma. A ja bym wolał z herbatką. Sandwich. Sandwicha z kanapką. Znaczy jest herbatka z herbatką. Sandwich z kanapką. Idiot. Tutaj zauważyłem, pa. Patrzy na to. A nie, teraz tego nie widać. Ale nieraz przez tak ułamek sekundy nie wyświetlają się drzwi. Zauważyłeś? Mhm. No gdzie ja mam iść? Powiedziałby mi ktoś. Jest tu mapa? O, jest. To jest sprytne. Sprytne? Nielegalne. A, coś tu ominęliśmy? Może są jakieś kocki. A, no to czekaj. No to tak, musimy pójść w prawo tu, potem... Czekaj, skąd my przeszliśmy? Nie wiem.
przed chwilą tu byliśmy. No właśnie. Więc zobacz. To musimy pójść w drugą stronę. Czekaj. Aha, już widzę. Już widzę. Już wiem, gdzie mam iść. A tędy, słuchaj. A no tędy. A tutaj też byliśmy. Ale tu... Czekaj. Chyba jak są zabite psy, to sam też wiem, że tu byliśmy. Naprawdę? No, to już nie byliśmy. Super! Musiałem 4 razy mu w heada strzelić. Na serio, heada mu strzelałem 4 razy i dopiero za czwartym zginął pa. Raz, dwa, trzy, cztery. Co sprytny Niemiec. Gdzie tu iść? Słuchaj, nie wiem, w razie czego się wrócę. No i nie, pójdę w drugą stronę, na pewno jest ciekawe. Tu nie byliśmy jeszcze. Dlatego tu idę. Ale masz mało amunicji. O, sekret. Czemu ci Niemcy takie fajne, takie wurst zostawili na podłodze? Nie rozumiem tego. Ja też tego Wojtek nie rozumiem. Ale kto zrozumie Niemców? Nie. Już mam dobrą ilość amunicji. Trochę mało, ale no słuchaj, trudno się mówi. Czemu trudno? Nie wiem. Się dowiedz. A tam ciągle na tego BG czeka ten agent numer 1. A ten sobie poszedł spać. A ten sobie poszedł spać na starym niemieckim materacu. Patrzę. Bo wiesz, trzeba się patrzeć. Tam mógł się czaić Niemiec. I mógł być tam jakiś sekret, tylko trzeba było to sprawdzić. Sprawdźmy, czy to nie może być żadnego sekreciku. Sekrecika. O, już tam jest.
I już nie żyje. Coś. Chyba ktoś tam z zewnątrz we mnie uderza. Strzela jak szalony. Skąd? Tu! Gdzie? Skąd ty się tu wziąłeś? Skąd ty się tu wziąłeś? Gdzie ten drugi? Jeszcze ktoś inny chyba do mnie strzelał. Kurde. Nie otwieraj, weź tu ammo se pozbieraj. Mati tu już jakiegoś Parkinsona dostaje. Zbieraj się tą całą amunicję. O, ciężko. Tu jeszcze amunicja leżała przy tym ogromnym asesmanie. Tak zaraz się obudzę. Skąd wiesz? Zaraz będzie koniec planszy, co nie? Teraz jest winda. Nic to nie mieli. Jakiś sekrecik chociaż. Aha, czyli jakichś pięciu typa siedzących... O, jest sekrecik. W jednym pomieszczeniu. No bo sekrety czas. Jakiegoś. A, czyli pewnie jakieś gejowskie porno tu się kręciło, tak? A wszystko wiem. No niestety nie mam dalszych momentów. Niestety 250 energii też nie zbieraliśmy. I niestety wszystkich płytek też nie chcę brać. No, ale koszmar niemiecki Alpa. Ma. Dobra, teraz trzeba zmienić typ rozgrywki trochę. A ten tu ciągle czeka. Picked by Death's Head himself as a key member of the SS Paranormal Division. Czemu dziwne? I had the misfortune of encountering her on a mission to Tanganyika. Did I ever tell you about that, Blaskowitz? I was sick with Blackwater fever at the time. Possibly the worst day of my life. Not even a heavy diet of whiskey could improve my condition. You can imagine.
A na tym ci było w Return to Castle Wolfenstein? Znaczy tą kolejką się na pewno jechało, ale czy było się na takiej samej tej stacji? Było coś takiego, podobnie. Coś tam było. Shoot him dead. Just in time for tea. Okay, right. Right. Off you go. I'll disable the alarm. You head for Helmer's research center. We'll stay in touch via radio. Leaving the channel open. Tak, nawiązanie do Fallouta, tu... Przebudować Niemcy. BG Tajniak. Trudno było znaleźć motor, w który zmieściłby się BG. A więc OSA zatrudniło krawca, który uszył specjalny strój na miarę. Zamek Wolfenstein to potężna forteca zbudowana na szczycie najwyższej góry w niemieckich Alpach. Wzgórza i głębokie doliny otaczające zamek są naturalnymi fortyfikacjami niemal w 100% chroniącymi zamek przed najeźdźcami. Został on wzniesiony prawie 1000 lat temu przez króla Ottona Świętego Cesarza Rzymskiego. Peron kolejki linowej. Jedyną drogą, aby dostać się na zamek Wolfenstein, jest silnie ufortyfikowany peron kolejki linowej. Inside the elevator. Okay, I'm at the door. Disable the alarm. Żeby pozbierać wszystkie apteczki, znaczy żeby zdobyć 250 zdrowia. Tylko najpierw... Najpierw przeczytam. Notatka asystenta badawczego Langa, 4 stycznia 1945 roku. Przez cały tydzień Helga gości Führera. Ucisnąłem mu dłoń. No, szybko, bo tego jest dużo tych tekstów tu. Trzeba szybko czytać. Wydawał się być bardzo przyjemny, ale miał bardzo wilgotne i chłodne ręce. Miał też niezbyt przyjemny zapach. Helga zleciła mi nadzór nad ekipą badawczą w trakcie, gdy ona sama zajmuje się naszym gościem. Ważne odkrycia, starożytny szkic konstrukcyjny znaleziony pomiędzy dwoma drewnianymi panelami. Były chyba używane w trakcie wznoszenia zamku. Wedle rozkazu króla Ottona miał być wielki, robić wrażenie i przerażać wrogów. Na pewno w swoim czasie prezentował się wspaniale. To było ogromne osiągnięcie konstrukcyjne. Kiedy obejrzałem szkice, zwróciło moją uwagę, że kilka dużych przestrzeni nie było wyposażonych w żadne wejście. Może zastosowano jakieś ukryte urządzenie otwierające? Natychmiast zgłoszę to Helce, gdy tylko będzie miała trochę czasu. Czyżby właśnie tam spoczywały zaginione skarby króla Ottona? To jest wszystko obszaj, najpierw gdzie są apteczki. No to... O, tu masz jakiś kask ponad fajny. Czekaj, gdzie była prostoteczka? To tu gdzieś była. Gdzie? Co nam te ulepszenia w ogóle dają?
Zwiększa szybkość regeneracji energii o 30% i zwiększa regenerację energii o 5 punktów, to znaczy 5 punktów. Pewnie, że zamiast 100 będzie 105. No nie, bo to regeneracja, nie ilość maksymalnego zdrowia. No to ja nie wiem, słuchaj. Mógłbyś się dowiedzieć, słuchaj. Zbieram sobie amunicję. Musi pospiesz, nie lepiej nie rozkazuj. Notatki badawcze asystenta Winklera, 28 lutego 1946 roku. Asystent badawczy Ernst Ziegler zginął dziś w płomieniach w trakcie przeprowadzania eksperymentu na obiekcie numer 12.1 z wykopalisk w Burgu. Kiedy Herr Ziegler próbował manipulować obiektem, nastąpiła niewielka eksplozja. Zapalił mu się tors, a ogień przeniósł się na głowę. Próbowaliśmy ugasić płomienie, ale ostatecznie objęły całe ciało. Muszę teraz napisać list do jego żony i wymyślić jakieś dobre wytłumaczenie. 12.1 to bardzo duże, toporne urządzenie składające się z serii soczewek, spalarki z pozostałościami magnezu i kilku innych niezidentyfikowanych dotąd komponentów. Data pochodzenia to mniej więcej rok 964 naszej ery. Możliwe, że była to stacjonarna broń do użycia w trakcie większych bitew. Nie wiemy, czy była używana w walkach czy kiedykolwiek stworzono wersję, która nie spalałaby operatora. Zastanawiam się, czy to nie jest to urządzenie, które Albert Einstein nazywał laserem w swojej książce pod tytułem Kwantowa teoria promieniowania. Jeśli tak, możemy być o krok od największego odkrycia naukowego dekady. Gdy tylko wdrożymy nowe procedury bezpieczeństwa, będziemy kontynuować eksperymenty. Gottfried Winkler. Już wszystko pozbierałem. Dobra, wygląda na to, że już. Pathfinder calling Landseer. Come in, Landseer, over. This is Landseer speaking, over. Landseer, we can't find Lucy's present, over. Powinno być w angielsku gift? Roger. Pathfinder. Już granat. Te niemieckie granaty strasznie szybko wybuchają. Tu tam jeszcze jem, to jest nic jak chodzi. Granaty tam nie odrzucają. O, jakiś model odblokowałeś. Snajper. Ci elitarni żołnierze są doskonałymi strzelcami wyposażonymi w zabójczy karabin Bombenschuss. Dołączona luneta pozwala lepiej trafiać cele z dalekiego dystansu. Czemu mam aparat fotograficzny na ryju?
A po sobie zamontowali. Tak sobie zamontował, żeby było śmiesznie. Aż kurde, nie wiem gdzie są, chcę sobie woal włączyć. Za dużo 2009. Czemu tak na nim zejście? We still have a chance. Kessler knows something. Czekaj, najpierw mam muszę pospierać. Masz kurwa. Stoleciku nie miałem. Pamiętnik Helgi, wpis numer 1. 6 stycznia 1945 roku. Noga nie daje mi spać od kilku dni. Strasznie swędzi. Ale ma to i swoje dobre strony. Mam czas, żeby pomyśleć i poczytać. Chyba zaczynam coraz lepiej rozumieć, kim był mój przodek, król Odston. Jakie miał ambicje i marzenia. Płonął w nim prawy ogień, można rzec, wręcz boski żar. Jego przeznaczeniem był tron świętego cesarza rzymskiego. A co jest moim przeznaczeniem? Ujmę to inaczej, czy mogę kontrolować własne przeznaczenie? Wczoraj dzięki mojemu asystentowi badawczemu odkryliśmy tajną bibliotekę króla Odtona. Znaleźliśmy tam mnóstwo cennych eksponatów, rozprawy naukowe, teksty alchemiczne, mapy. Z bólem przypominam sobie, jak znalazłem ojca zwisającego z sufitu w jego gabinecie w starej posiadłości. Jakież zimne były później te korytarze, jakby umarły wraz z nim. Nie powinnam o tym myśleć. Napiję się czegoś mimo późnej pory. Zamek Wolfenstein, Paderborn, 2 stycznia 1946 roku. Mój drogi Reinholdzie. Mój drogi Reinholdzie, muszę ci wyjawić pewną tajemnicę, tajemnicę dotyczącą starożytnych królów i sekretnej wiedzy, ale najpierw wiesz jak napisać list, aby rozgrzać serce niewieście, mój drogi Reinholdzie. Dziękuję ci także za wino, było przepyszne. Mam nadzieję, że wiesz jak bardzo miła jest mi nasza korespondencja, choć przestaliśmy być kochankami. Może nawet lepiej, że jesteśmy rozdzieleni, bo widzę cię teraz nieco inaczej niż kiedykolwiek wcześniej. Może to nie twoja wina, że nie potrafisz do końca otworzyć serca przed kobietami, z którymi wdałeś się w romans. Tak czy inaczej, ja w tej chwili mam mnóstwo pracy i wygląda na to, że będzie tak przez cały ten rok. Wiem, że nudziara ze mnie, ale muszę odrzucić twoje zaproszenie do posiadłości we Florencji. Gdy tylko znajdę miejsce w terminarzu, obiecuję się odezwać. A teraz do sedna. Wiele się dzieje tutaj na zamku Wolfenstein. Pamiętasz, jak w ostatnim liście opisywałem odkrycie tajnej komnaty króla Odtona tu na zamku? Udało mi się w niej odnaleźć osobisty pamiętnik królewski. Kazałem go przetłumaczyć i Boże, Reinholdzie. Cóż to za fascynująca lektura. Oczywiście już wcześniej sporo wiedziałem o królu Odtonie, szczególnie, że przecież pochodzę z jego rodu, ale nie sądziłam, że tak interesowały go nauki okultystyczne. To tak jak mnie, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Ta fascynacja rozwinęła się chyba u niego po śmierci żony Edyty. To musiała być dla niego straszliwa strata. Oczywiście szczegóły osobiste niewiele dla mnie znaczą, ale to, co mnie zaintrygowało, drogi Reinholdzie, to, że król opisał pewne pergaminy, których posiadanie wszedł w trakcie pobytu w Stambule. Pergaminy te opisują głównie zaawansowane badania alchemiczne. Co jeszcze bardziej fascynujące, król rozpoczął budowę machin wojennych, za pomocą których rozszerzał granice swojego cesarstwa. To oczywiście wzbudziło moją ciekawość i dlatego postanowiłem zbadać, jakież to jeszcze inne cuda mogą być zakopane w tej części naszego kraju. Zorganizowałem niedawno ekspedycję do pobliskiego miasta Wolfsburg i w tej chwili szykuję się do odwiedzenia powiekopalisk i osobistego nadzoru nad operacją. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. Całuję, Helga. Już się śpieszę, już tu mam jakieś czaszki, jakieś kosmitów, no to tak robi chyba w Egipcie takie czaszki sobie, ale dobra, tu mam jeszcze jedną notatkę. Pamiętnik Helgi, wpis numer 2. Wrzesień, tyle już się nauczyłam o Wolfsburgu, że zaraz chyba zaczną mi krwawić oczy. To przeklęte, fascynujące miasto, tam jest coś ważnego, czuję to. Tak też uważał mój przodek, król Odston. Oto co udało mi się dotychczas ustalić. Król Odston znalazł podarte pergaminy. Incydent w Stambule. Dzięki pergaminom zyskał potężną wiedzę. Porównaj notatki uczonego Zygbalda strony od 15 do 26. Zbudował w Wolfsburgu coś, co pomogło mu w wojnie z macierami.
Machiny wojenne pomogły mu zdobyć władzę i stworzyć święte cesarstwo rzymskie. Jednak to, co zbudował, prawdopodobnie spłonęło w pożarze miasta. Większość ludzi na tym kończy tę historię, ale ja chcę wiedzieć więcej. To twoja wina, ojcze. Będę bić głową w mur, aż zginę albo przybiję się na drugą stronę. Dzisiejsze wino odświeżające Rheingau. Bardzo dobre z kejzą i wurstwetem. Jakby nie mogli przetłumaczyć z serem i kiełbasą. No nie. No nie. Gdzie? No nie, no bo to pewnie było po angielsku napisane i to było kejsa und wurst. Und wurst. Już, już kipuję mówienie. Czekaj, jeszcze tylko zobaczę. No dobra. W następnym barcie, czy w tym mieście? Daj to, Dobra, dam się. I'm here, Wesley. Good. I'll get us out of here somehow. You ever been to Snowdonia, Blaskowitz? No, never been. It's a majestic and beautifully desolate place. Rolling hills as far as the eye can see. My father used to take me hiking there sometimes, before the Great Wall. He was happy back then. He'd pack a basket full of bread and cheddar. Bottle of ale for him and a soft drink for me. Even found a fossil there once. Same day I broke my foot slipping on a wet stone. That was the best day of my life. I wish I had a chance to go back. Evening, officer. No dobra. To... Dalsza część w kolejnym parcie. Siema i cześć.